Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie filmik na temat przepustnicy wydechu, którą zamontowałem. Z góry przepraszam za jeszcze gorszą jakość narracji. Dopadło mi jakieś przeziębienie, więc będę chrząkał i mówił jeszcze bardziej niewyraźnie niż zwykle. Jak może ktoś słyszał, a może nie słyszał, nie wie, decyzję swoją podjąłem, ponieważ jazda z Flowmasterem 10, no, z rodziną przysparzała pewnych problemów, w sensie żona dość mocno ma, rodziła, że jest głośno w samochodzie, a jej prędkości autostradowe były dość uciążliwe z takim tłumikiem, w związku z czym postanowiłem założyć przepustnicę i standardowy tłumik Forda, nawet nam tu ocalało jeszcze logo 18-letniego tłumika. Było ciężko znaleźć fachowca, bo wszyscy twierdzili, że między katalizatorem, który mamy tu, a między tłumikiem jest za mało miejsca na takie szpejo, jednak okazało się, że da się zmieścić i wcale nie jest to jakoś wyjątkowo niezręcznie zrobione. Wręcz przeciwnie, bardzo fajnie, no jest na wysokości, jak widać, tłumika standardowego, więc nic nie obniża i tak dalej, najniżej jest butla, jak widzicie, z którą, nawiasem mówiąc, nic się nie uda zrobić, ponieważ okazuje się, że niestandardowa butla, jaką potrzebowałem, będzie dostępna za kosmiczne pieniądze i trzeba przynajmniej rok czekać, żeby taką butlę uzyskać. W związku z powyższym na razie się poddałem z tematem butli i obecnie zrobiłem przepustnicę. Jak to działa? No cóż, wszyscy pewnie wiedzą, w tym miejscu znajduje się metalowa blaszka, która obraca się w zależności od tego, jaki sygnał zostanie dany z pilota. Całość jest oczywiście obracana silniczkiem elektrycznym. Wiadomo, podpięte jest to normalnie do instalacji elektrycznej, a sterowanie odbywa się za pośrednictwem pilota. Cóż, nie ma co się więcej rozgadywać. Teraz zaprezentuję Wam, jak to od dołu wygląda. Także odpalamy. Przepustnica jest otwarta. No jak słyszycie, działa to wszystko bardzo fajnie, nie ma żadnego problemu z otwieraniem, zamykaniem. Czy warto? No cóż, trzeba się zastanowić. Przepustnica 500 do 600 zł ze sterownikiem, silniczkiem, ze wszystkim, natomiast montaż, no ja dałem 2,5 stówy, bo nie umiem sobie sam tego poskładać. Natomiast jak ktoś ma zdolności, przypuszczam, że może by to zrobił sam. Ocenę Wam pozostawiam. Nie wiem, czy będziecie chcieli skorzystać kiedyś, ale na pewno jest to przydatna rzecz, jeżeli chcemy czasem zamruczeć, a czasem jednak jechać w komfortowych warunkach, w ciszy i spokoju. Także cóż, obserwujcie, będziemy coś jeszcze robić, zmieniać. Czy lepsze, czy gorsze rzeczy zobaczymy. Przyglądajcie się, na pewno coś się pojawi. Zobaczymy, jaką przeróbkę następną zrobimy. Trzymajcie się, na razie i do zobaczonka.